W pudełku znajdziemy przede wszystkim nawigację, ładowarkę pod kabel USB, kabel USB do ładowania także do komunikacji z komputerem, uchwyt do nawigacji, a także zestaw montażowy do roweru. Mamy też skróconą instrukcję obsługi oraz informacje w różnych językach, w tymże polskim, gdzie na stronie producenta możemy zdobyć całą instrukcję obsługi. Pokażę Państwu tak obrazowo, jak wygląda montaż naszej nawigacji. Najpierw mocujemy uchwyt do naszej nawigacji. Jest to bardzo fajnie przemyślane. Mamy tutaj takie kółeczko, do którego możemy przyczepić pasek. I jak korzystamy z nawigacji pieszo, to możemy mieć to zawieszone na szyi. Tak. Możemy czuć się bezpiecznie, że nam nawigacja nie wyleci z dłoni, ani też przez przypadek się nie zgubi. Także w tej części, w zestawie montażowym, który mocuje się na rowerze, na kierownicy, mamy tutaj tak zwaną szybko złączkę, przez co możemy w łatwy sposób, kiedy już to przymocujemy do roweru, przyczepić naszą nawigację. Trzyma się bez problemu. Ściskamy tutaj palcami, odpinamy nawigację. Wtedy nam pełni funkcję jako kiedy pieszo nie jedziemy na rowerze. Jest to bardzo fajny system. Na pewno ułatwia komfort pracy, tak? Zapewnia nam komfort pracy.